dniu zwycięstwa. Witam na spotkaniu z niezależnym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, Szymonem Hołownią. Proszę o zabranie głosu Szymona Hołownię. Dzień dobry. Cała ta polityczna przepychanka, której jesteśmy świadkami, nie może oczywiście przesłonić nam tej ważnej dzisiejszej rocznicy. 8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa w tym Europejskim Teatrze Działań Zbrojnych i dzisiaj właśnie pod grobem nieznanego żołnierza, w tym symbolicznym miejscu, z wielkim szacunkiem myślę o tych wszystkich, którzy właśnie w tej najstraszniejszej wojnie XX wieku walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej. Walczyli w różnych armiach, walczyli na różnych frontach, ale łączyło ich w sercu to jedno pragnienie. Ta myśl o tym, że Rzeczpospolita, której tak brutalnie odebrano samostanowienie, wolność, będzie znowu wolnym krajem. Czy to w ich pokoleniu, czy to w pokoleniu ich dzieci. My dzisiaj jesteśmy spadkobiercami tego poświęcenia. To oni wywalczyli nam tę wolność, dając nam ją w ręce. I przypominają nam, bo sami tego doświadczyli w latach 30. ubiegłego wieku, że wolność raz dana musi być codziennie broniona. To nie jest tak, że jeżeli już coś wywalczyliśmy i mamy, to to zostanie z nami na zawsze. Możemy to stracić. Dzięki własnej nieuwadze, braku mądrości i spostrzegawczości, roztropności, ale też czasami poprzez działania jakichś innych sił, które będą próbowały nam tę wolność odebrać. Dlatego właśnie w tym szczególnym dniu chcę upomnieć się o prawa tych wszystkich kombatantów, tych wszystkich weteranów, którzy walczyli na różnych frontach II wojny światowej o wolną Polskę. Niedopuszczalne jest dla mnie prowadzenie polityki, którą prowadzi się od 5 lat, dzielenia polskich kombatantów na lepszych i gorszych. Wszyscy, którzy służyli Rzeczpospolitej, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa przeciwko niej, którzy nigdy nie stanęli przeciwko swojemu narodowi, mają prawo do tego, żeby nazywać się dumnie żołnierzami Wojska Polskiego. 180 000 polskich emerytów mundurowych, tysiące kombatantów wciąż w niepewności czekają, jaki to kolejny ideologiczny pomysł mający na celu podzielenie ich środowiska wysmaży rządząca większość. Nie może tak być. Sprawy muszą być postawione jasno. Jeżeli ktoś w najlepszej wierze szedł na służbę Rzeczpospolitej jako szeregowy żołnierz w tym czy innym miejscu, jako podchorąży. Przecież takich historii znamy dzisiaj mnóstwo. Nie może podlegać żadnej zbiorowej odpowiedzialności. Jeżeli umawiasz się na służbę Rzeczpospolitej, jeżeli ją pełnisz, to po jej zakończeniu Rzeczpospolita musi wywiązać się ze swojej części kontraktu. Musi wywiązać się ze swojego zobowiązania. Dzisiaj w szczególny sposób myślę też o tych wszystkich, którzy dziś, w tej chwili, dbają o nasze bezpieczeństwo, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, na misjach wojskowych, na misjach stabilizacyjnych, o tych wszystkich żołnierzach, nie tylko z powodów rodzinnych, sił powietrznych, ale wszystkich żołnierzach, którzy dzisiaj strzegą granic naszej Rzeczpospolitej. Możecie być pewni, że jako prezydent nie zapomnę o was, że będę o was codziennie pamiętał. Nie mam wyjścia. Będzie mi o tym przypominał codziennie wkładany do pracy mundur mojej żony, która wraz ze swoimi kolegami z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego stoi na pierwszej linii obrony terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, również teraz, kiedy my możemy cieszyć się bezpieczeństwem w środku polskiej stolicy. Jako prezydent będę okazywał szacunek każdemu kombatantowi, który walczył o niepodległą Rzeczpospolitą. Jako prezydent doprowadzę do tego, że wszyscy, którzy uczestniczyli w wojskowych misjach stabilizacyjnych, pokojowych, ale nie tylko żołnierze, również pracownicy cywilni, również serwisanci, wszyscy uzyskają status weterana. Jako prezydent będę się starał robić wszystko, co tylko będę mógł, żeby nie dopuścić do tego, żeby ci, którzy poświęcili się i szli na służbę ojczyźnie, ryzykując swoje życie i zdrowie, nie musieli troszczyć się o to, za co będą musieli żyć na stare lata, czy nie zmiecie ich emerytur ta czy inna ideologiczna pożoga. Każdy, kto nie popełnił przestępstwa, każdy, kto służył Rzeczpospolitej, ma prawo do tego, żeby prezydent tej Rzeczpospolitej oddawał mu honor, żeby skłonił przed nim głowę w szacunku. Takim prezydentem chcę być, takim prezydentem będę. Jeżeli natomiast, drodzy Państwo, musimy pewnie dotknąć tych tematów bieżących, czekamy dzisiaj na rozstrzygnięcia, na to, co się wydarzy. Trudno powiedzieć, że w kraju, w którym ustrój państwa został zastąpiony przez rozstrój państwa za sprawą Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i jeszcze innych, którzy biorą w tym udział, oczywiście... Nie, chwileczkę. Skończę tylko, a później bardzo chętnie porozmawiamy. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której nie wiemy, czy w Polsce odbędzie się najważniejszy akt wyborczy, który musi się odbyć, a mianowicie wolne wybory i wolna elekcja. To jest realizacja najważniejszego prawa, jakie mają obywatele Rzeczpospolitej. Możliwość wybrania swoich przedstawicieli. Nie wiemy, czy te wybory się odbędą, kiedy się odbędą. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj marszałek Sejmu może otrzymać podpisaną już ustawę przez prezydenta, a to będzie oznaczyło, że uzyskuje prawo do przesuwania terminu wyborów na przykład na 23 maja, ostatni konstytucyjny termin, żeby można było dalej prowadzić całą tę procedurę ich nowelizacji czy wymyślania, jak mają się odbyć. Tak czy siak, niezależnie od tego, kiedy wybory się odbędą i w jakiej formie będą się odbywały, my w naszym sztabie z naszymi współpracownikami przygotowujemy cały pakiet i cały projekt obywatelskiej kontroli wyborów. Wszyscy mamy dzisiaj poczucie, że my, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, powinniśmy mieć wpływ na ten proces, który się odbywa. A więc przy zastosowaniu mechanizmu mężów zaufania, obserwatorów, członków komisji wyborczych, z zaangażowaniem, mam nadzieję, organizacji obywatelskich, społecznych, z którymi dzisiaj rozmawiamy, doprowadzimy do tego, że te wybory będą w takiej części, w jakiej się to da zrobić, kontrolowane przez tych, którzy powierzają w Rzeczpospolitej władzę, przez suwerena, przez naród. Szczegóły będziemy Państwu podawać w miarę tego, jak będziemy się dowiadywać, jak rzeczywiście te wybory będą wyglądać i kiedy się odbędą. Także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo nasze państwo musi się tutaj w sposób jasny i zdecydowany określić. W każdym razie cała ta energia protestu, moim zdaniem, powinna zostać dzisiaj skierowana, cały ten gniew, który mamy w sobie, patrząc na to, co się dzisiaj w Polsce dzieje, powinna zostać skierowana na to, żebyśmy my jako obywatele odzyskali podmiotowość w tym procesie wyborczym. I możemy to zrobić właśnie w ten sposób, że będziemy patrzeć tym, którzy je organizują, bardzo dokładnie na ręce, żeby każdy głos obywatela Rzeczpospolitej był uczciwie policzony i żeby ważył rzeczywiście, żeby miał jakieś znaczenie w całej tej politycznej układance. Bo jeżeli my, obywatele Rzeczpospolitej, nie odbierzemy dzisiaj politykom, tym partyjnym grom tego teatru, to marny nasz los. To każda kolejna elekcja będzie kończyła się takimi samymi próbami ustawiania i tak naprawdę tym samym. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Chciałam zapytać o tę sytuację związaną z wyborami. To znaczy, pojawiło się oświadczenie ministra Gowina i prezydenta Kaczyńskiego. Wybory będą, ale nie będą, bo będą nieważne. Kto według Pana wygrał w tej sytuacji? Czy tutaj tego kompromisu można przemówić, czy zwycięzca jest przegrany? Przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni, dlatego że teraz nie brakuje głosów, iż w całej tej układance wygrał Jarosław Gowin, dlatego że Jarosław Kaczyński musiał odpuścić swoją myśl o organizowaniu wyborów 10 maja. Ja bym nie był taki pewien tego zwycięstwa, dlatego że Jarosław Gowin upokorzył Jarosława Kaczyńskiego w sposób oczywisty, wywracając mu jego tak misternie konstruowany plan, do którego parł z taką konsekwencją, i w przyszłym tygodniu może się na przykład okazać, że te wybory będą 23, ponieważ na przykład wzrośnie liczba zakażeń. Marszałek Sejmu teoretycznie z konstytucji, choć ona dla nich nic nie znaczy, musi przesunąć te wybory, które są 10 maja, żeby ten proces jakoś ciągłość zachować. Musi to zrobić dzisiaj lub jutro. Jeżeli dostanie podpisaną ustawę, będzie musiała przesunąć te wybory na 23, a później może będzie można je przesuwać dalej. Także zobaczymy, co się wydarzy w przyszłym tygodniu i czy Jarosław Gowin, który myśli teraz, że pewnie udało mu się ograć Jarosława Kaczyńskiego, będzie ograny czy nie. Dla mnie jest w tym coś nie do pomyślenia, że dwóch partyjnych przywódców umawia się wieczorem przy herbacie i decyduje o losach 38-milionowego narodu i tego, w jaki sposób on będzie mówił, co chce uzyskać i jakiej chce Polski. Poza parlamentem, poza jakimikolwiek strukturami, bez żadnego trybu. I jeszcze na dodatek próbują wmontować w to Sąd Najwyższy, twierdząc, że w Sądzie Najwyższym znajdą się sędziowie, którzy powiedzą, że można udzielić rozwodu, jak nie było ślubu. Że można stwierdzić nieważność wyborów, które się nie odbyły. Przecież to paranoja. Ale do takiej właśnie paranoi zapraszają nas obecnie rządzący. My nie potrzebujemy niczego innego jako wolni obywatele Rzeczpospolitej. Tylko tego, żeby móc w jasny i prosty sposób wyrazić swój głos i powiedzieć, czego w Polsce chcemy. Mnie nie interesuje to, czy w tej rozgrywce wygra Gowin, czy wygra Kaczyński. Ja bym chciał, żeby Polacy, ci, którzy chcą zagłosować na kogokolwiek, od Andrzeja Dudy do Stanisława Żółtka, mogli to zrobić w wolnych, uczciwych, powszechnych, tajnych wyborach. Tego nie wiemy, dlatego że my nie wiemy, jak będzie wyglądał ten proces wyborczy, na kiedy ostatecznie wybory zostaną rozpisane, czy to będzie tak, że teraz ta kampania zostanie zamknięta i będzie musiała być rozliczona, czy do tej ustawy ona zostanie tak znowelizowana, że ta kampania jeszcze się przedłuży, czy marszałek Sejmu dzisiaj powie, że jednak przesuwa datę wyborów, a więc kampania będzie się toczyła dalej, nie wie tego Państwowa Komisja Wyborcza. My jesteśmy w nią, jak pewnie wszystkie komitety, w stałym kontakcie. Decyzję o modelu finansowania kampanii tej, która się toczy, ma podjąć Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek. Oni mają wtedy się spotkać i ustalić wyjaśnienia, które będą obowiązywały komitety. Wtedy się tego dowiemy. Na razie rzecz jest dla nas jasna. Kampania trwa. My zbiórkę możemy prowadzić aż do dnia wyborów, czyli do 10 maja, zaciągać zobowiązania, wydawać pieniądze. W poniedziałek tak naprawdę to jest ostatni dzień, kiedy pieniądze mogą spływać na konta komitetów, no bo ktoś mógł zlecić 9, a przelew wejdzie na przykład w poniedziałek. Wtedy zobaczymy. Na razie myślimy, dzięki naszym kochanym rządzącym, na 12 kroków do przodu, na 12 godzin do przodu, bo taką perspektywę nam zapewnili. Nie jesteśmy w stanie nic zaplanować, nie jesteśmy w stanie nic pomyśleć i ja w swojej, że tak powiem, analitycznym umyśle zaczynam się zastanawiać, czy nie o to im chodziło. Czy nie o to im chodziło, żebyśmy my byli zmęczeni jako kandydaci nie będący Andrzejem Dudą, który może prowadzić swoją kampanię równo, bo jest prezydentem, żebyśmy cały czas musieli kluczyć, zastanawiać się, kombinować, zmieniać scenariusze kampanii, zastanawiać się, czy to możemy, czy tego nie możemy. Może nas biorą na zmęczenie i na przeczekanie, nie wiem, ale jak nas biorą, to my się z całą pewnością i tak nie poddamy. Dziękujemy Pani bardzo, dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Proszę, tak. Nie ma ciszy. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że ponieważ nie ma głosowania, to nie ma ciszy wyborczej. Jeszcze raz, przepraszam. Odnoszę się ze współczuciem dla Państwowej Komisji Wyborczej, bo takiego bałaganu to świat nie widział. I oni muszą tak naprawdę pływać w basenie, w którym kto inny co chwila wpuszcza i napuszcza wodę, czasami wkłada do tej wody prąd, czasami czymś przytruwa, jeszcze robi inne rzeczy. To jest jakaś paranoja. To znaczy to, że myśmy po 30 latach funkcjonowania w demokracji w 38-milionowym kraju doszli do takiego miejsca, w którym jesteśmy na ile? Na chwilę przed wyborami, na półtora dnia przed wyborami, a nie wiemy tak naprawdę, gdzie jesteśmy. Państwowa Komisja Wyborcza nie wie, gdzie jesteśmy. Nikt nie wie, gdzie jesteśmy. Dzięki radosnej twórczości jednego człowieka z Żoliborza, który się uparł, żeby utrzymać swoją frakcję przy korycie, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. To jest 30 lat demokracji. Kraj w środku Europy. 38 milionów ludzi i my wszyscy jesteśmy zaklęci w głowie jednego człowieka. Wie pan, Państwowa Komisja Wyborcza wydała wczoraj oświadczenie, że nie ma ciszy wyborczej, bo nie ma głosowania. A więc my powstrzymamy się z działaniami wszelkimi kampanijnymi do północy w niedzielę, dlatego że niedziela jest teoretycznie dniem wyborów, ale też ta cisza wyborcza nie obowiązuje, ale my się będziemy zachowywać tak, jak gdyby te wybory były, będziemy pewnie pewne rzeczy komunikować. Ja pojawię się pewnie po tej godzinie zakończenia głosowania w niedzielę, aby obwieścić, że mamy głosowanie, które się nie odbyło i w związku z powyższym zastanówmy się teraz, co dalej. To jest po prostu, wiecie, to by było śmieszne, gdyby nie to, że to jest tak tragiczne. No, to się po prostu w głowie nie mieści, że również dla mnie, jako dla obywatela, że mogę czegoś takiego dożyć. I współczuję PKW, no, bo oni też nie wiedzą kompletnie, na czym są. Będziemy teraz rozliczać kampanię, co z banerami, które już zostały wydrukowane, czy będzie nowa kampania, czy będzie stara. Pan Bielan mówi teraz, że będą w nowelizacji nabyte prawa. Czy pan Bielan jest źródłem prawa w Polsce od teraz? Czy to my mamy teraz wyczytywać z ust europosła, współpracownika prezydenta, jak zostały uchwalone ustawy dotyczące wyborów? Ja tego nie rozumiem. Żyjemy w państwie, w którym źródłem prawa są konferencje prezesa Rady Ministrów, wypowiedzi europosła, który stoi bardzo blisko prezydenta. Moja determinacja do tego, żeby objąć ten urząd i zmienić to i wreszcie przywrócić normalność w Polsce również od tej strony, wzrasta z każdym ich takim ruchem, a nie maleje. Ja mam jakiś taki rodzaj, powiedziałbym, perwersyjnego podziwu dla ministra Sasina, dlatego że jest to człowiek, który gdyby mu prezes Kaczyński kazał zasadzić marchewkę zielonym do dołu, to on by pobiegł i to zrobił. Wszyscy mu tłumaczyli, że i Kaczyńskiemu też, że nie da się zrobić tych wyborów 10 maja, że to jest po prostu niemożliwe z logistycznego punktu widzenia, ale minister Sasin zgłosił się i powiedział: ja zrobię, szefie. No co, ja nie zrobię? Oczywiście, że zrobię. Nie zrobił. Dzisiaj słyszeliśmy już bodajże w trzecim programie Polskiego Radia jasny głos, że to nie minister Sasin, to wszystko Morawiecki. To wszystko są jego podpisy, minister Sasin tylko nadzoruje pocztę, on umywa ręce, a więc zaczyna już się tutaj komuś palić pod nogami i pod innymi częściami ciała i wydaje mi się, że minister Sasin czuje, że wisi nad nim prokurator. Oczywiście, że wprowadzenie teraz do porządku obrad wniosku o wotum nieufności nic nie zmieni, to pewnego rodzaju symboliczny gest, natomiast oczywiście, że ktoś za to powinien, mówiąc kolokwialnym językiem, beknąć. Jeżeli w normalnej spółce, w normalnym przedsiębiorstwie, w normalnej sytuacji doszłoby do takiej sytuacji jak w polskim rządzie, że ktoś bez podstawy prawnej wydaje miliony złotych na organizację czegoś, co do czego nie ma żadnego prawa, to kończy w więzieniu i wypłaca się do końca życia z tych milionów, które zostały zużyte. Dlaczego w Rzeczpospolitej Polskiej ma być inaczej? Przecież to są nasze pieniądze. A więc myślę, że przyjdzie czas na to, że w uczciwym państwie, w uczciwej znowu Polsce, kiedy nie będzie już realizowanych za nasze pieniądze hucp politycznych, dojdziemy do momentu, w którym będzie trzeba tę sytuację bardzo precyzyjnie zaudytować i metodycznie rozliczyć, bo Rzeczpospolita nie ma pieniędzy Sasina, nie ma pieniędzy Morawieckiego, to są nasze pieniądze, na które pracujemy. Dlatego uważam, że ten wniosek oczywiście nie przejdzie, bo oni go obronią, ale temat odpowiedzialności za to, co się w tej chwili działo przez ostatnie tygodnie, odpowiedzialności karnej, będzie tematem, który powinien być na tapecie niebawem po zmianie władzy. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.